Szanowni Państwo, za kilka miesięcy będziemy obchodzić 85. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bolesnej karty w dziejach narodu polskiego. Koniec wojny nie był jednak kresem traumy Polaków. Przyszło nam zapłacić wielką cenę za próbę walki z sowietyzacją Polski. Niepodległościowe ruchy partyzanckie dowiodły, że Polacy należą do najbardziej niezłomnych w świecie. Gotowi stawić czoła w nierównej walce. Dziś zebraliśmy się przy celach więziennych Zamku Piastowskiego, gdzie w okresie stalinowskim przetrzymywano i torturowano więźniów polskich. Bardzo ważna dla mieszkańców Jawora i każdej miejscowości w kraju jest pamięć o cierpieniu tamtego pokolenia. Jedną z ikon podziemia niepodległościowego jest major Hieronim Dekutowski. 7 marca przypada 75. rocznica śmierci majora, legendarnego, cichociemnego żołnierza AK, zamordowanego przez komunistów na Rakowieckiej w Warszawie. Podziemie antykomunistyczne, niezależnie od form hołdowania, pozostanie w naszej pamięci. Cześć i chwała bohaterom.